w ramach 5. edycji budżetu obywatelskiego miasta Bełchatowa będziemy realizować zadanie Bezpieczne serce 24 godziny pod kontrolą. Jest to projekt miękki. To druga edycja budżetu obywatelskiego, w którym wydzieliliśmy kwotę 100 tysięcy na tak zwane projekty miękkie. Do tej pory z kwoty 1 500 tysięcy, które na ten cel mamy przeznaczone. Do tej pory niestety nie miały szansy przebicia się z twardą infrastrukturą, placami zabaw i myślę, że był to doskonały pomysł na to, żeby projekty społeczne, prozdrowotne i inne integrujące naszych mieszkańców mogły również być w mieście realizowane. Szanowni Państwo, na ten projekt przewidzieliśmy, a wnioskodawcy przewidzieli kwotę 50 tysięcy złotych. Projekt będzie polegał na tym, że do naszych mieszkańców trafią urządzenia monitorujące akcję serca, a dane z tych urządzeń będą przesyłane do centrum monitoringu. Pierwsze urządzenia do naszych mieszkańców trafią już w przyszłym tygodniu, także już w czerwcu. Będzie to na początku 100 urządzeń. Urządzenia będą z firmy American Hertz of Poland. Ta firma złożyła nam najlepszą ofertę. Pierwsze urządzenia trafią do pacjentów oddziału kardiologicznego naszego szpitala, również pacjentów PAKS-u w Bełchatowie. Chciałabym dodać, że tego typu projekty są bardzo trudne do realizacji, dlatego myślę, że uda nam się to dzięki tutaj zaangażowaniu ze strony szefów i szpitala, i PAKS-u, i pomocy specjalistów, bo myślę, że samą pracą urzędników byśmy nigdy tego nie zrobili. W tym miejscu myślę, że chciałabym podziękować po pierwsze wnioskodawcy tego projektu. Wniosek złożył pan radny Dariusz Matyśkiewicz oraz wszystkim mieszkańcom, którzy ten wniosek poparli, bo oddano ponad 1300 głosów. Myślę, że uda nam się go w pełni zrealizować, a z tej usługi skorzysta kilkuset mieszkańców naszego miasta. Miałam okazję skorzystać z tego urządzenia. Jest proste w obsłudze, natomiast daje komfort życia. I tak się stało w moim przypadku, gdzie miałam omdlenia niewiadomego pochodzenia i trafiłam właśnie do kliniki. Z chwilą, kiedy otrzymałam urządzenie, poczułam się bardziej bezpieczna i co się okazuje, że no wiadomo, że w moim przypadku te omdlenia nie były ciągłe, więc to się na przykład w moim przypadku po 15 dniach korzystania z aparatu skorzystałam i co się okazuje, z chwilą, kiedy miałam zaburzenia rytmu serca, wtedy zasygnalizowałam i otrzymałam natychmiast wiadomość, że w moim przypadku jest zły zapis EKG i muszę natychmiast skorzystać z karetki, którą chciało mi właśnie centrum przesłać. No ja oczywiście podziękowałam i sama trafiłam do kliniki, gdzie rzeczywiście dalej się mną zajęto i mam w tej chwili ustawione leczenie i mogę śmiało powiedzieć, że rzeczywiście no, trafione leczenie, w związku z czym mam komfort życia taki na plus. Niewątpliwie jest to przyszłość, to jest też odciążenie i dla systemu i zdecydowana poprawa komfortu dla pacjenta, który w tym okresie się czuje pewny i spokojny, bo jest monitorowany, przebywa w domu. Dla pacjenta również sam stres związany z przebywaniem w szpitalu nie jest obojętny, w związku z tym poprawia mu się przede wszystkim komfort życia, co jest niebagatelne w każdym leczeniu, a szczególnie również w tych pacjentów kardiologicznych. Ponieważ jest to pierwszy tego typu projekt, my oczywiście na bieżąco będziemy wszelkie kwestie korygować, sugestie pacjentów uwzględniać i tak dalej. Także zakładamy na dzień dzisiejszy wydanie w momencie wypisu wcześniejsze przeszkolenie pacjenta. Potem jeśli okaże się, że powinno to być wydawane na przykład w poradni, na pierwszej wizycie kontrolnej, no to dostosujemy się do potrzeb i do realiów. Także projekt jest projektem otwartym. Miejmy nadzieję, ja w to wierzę, że będzie kontynuowany w przyszłości. Jeżeli rzeczywiście będą osoby chętne, myślę tu o pacjentach, do korzystania z tego programu, zapewniam, że my ze strony miasta dołożymy wszelkich starań, żeby w przyszłym roku ten program kontynuować. No już wiadomo, że ze środków budżetu naszego miasta.